patrzymy na pracę w ogóle przedszkoli, na pracę pana dyrektora jako organu prowadzącego, pana burmistrza, bo zupełnie to jest czysty przypadek, że te przedszkola zostały przez nas ocenione identycznie. Co nie znaczy, że są identyczne, bo one są naprawdę różne. Każde i przedszkole numer 1 i numer 2 spełniło wymagania na bardzo wysokim poziomie. Ona trzy wymagania, my tylko sprawdzaliśmy trzy wymagania. To na trzy możliwe literki, to po dwie literki, a są w przedszkolu, czyli wyżej już nie może być. Zatem poszło opublikowanie, bo to już możemy powiedzieć, że zostały opublikowane przykłady dobrych praktyk i z jednego przedszkola i z drugiego w jednym program własny, taki autorski przedszkole bez zabawy, w drugim przedszkolu kreatywne dziecko i w związku z tym inne przedszkola mogą teraz tylko podpatrywać i korzystać z tych materiałów, bo to jest też taki element no, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i swoim pomysłem. Jedna pani dyrektor i druga już się podzieliła tym pomysłem na stronie kuratorium są, na stronie nadzoru pedagogicznego. Także będą opublikowane, ale tutaj nie powiemy kiedy, bo tego nie wiemy po prostu. Także Sępoleński ma trzy przykłady dobrych praktyk. Powiedz no, Sępoleński, z czego dwie? Dziękujemy, należy pogratulować tutaj. Jakie obszary były te trzy oceniane? Ocenialiśmy tutaj procesy zachodzące w placówkach, respektowanie norm przez dzieci i opanowanie podstawy programowej, umiejętności i wiadomości. Także tutaj umiejętności wiadomości na B bardzo wysoko. No trudno, to jest bardzo wysoko, bo trudno powiedzieć, że wszystkie dzieci aż na A. Są dzieci, które rzeczywiście zdobywają sukcesy, potrafią więcej, ale tak jest i to jest naturalne, że inne dziecko się rozwinie troszeczkę później, troszeczkę inaczej, a te dwa wymagania na A. Ale ja tu dodam, myślę, że tutaj się dużo uwagi przywiązuje do tego, żeby te umiejętności różnorakie były w tym przedszkolu nauczane. To jest ważne, bo teraz nie ma narzędzi, które pozwalają zbadać te wszystkie umiejętności na jakim poziomie i tak dalej. Ale my badając to, ten obszar, no, patrzymy co się robi, żeby te umiejętności były jak najwyższe. I tu się robi i tu się robi dużo. Bo u pani dyrektor w Bajce ten grant oświatowy został przeznaczony też właściwie na kształtowanie pewnych umiejętności dzieci w różnych zakresach i to jest bardzo cenne. U pani dyrektor w jedynce też wiele ciekawych rzeczy i to, że przedszkole jest takim też troszeczkę ośrodkiem, no nie powiedziałabym, że doradztwa metodycznego, ale służy radą i wsparciem dla innych i to też jest takie cenne, bo macie tu szkoły, nauczycieli, którzy przejmą potem dzieci z jednego i z drugiego przedszkola, więc warto, żeby oni też byli tutaj na bieżąco z tym, co przedszkole robi i jak to robi. Także to też jest bardzo cenne. To co, bardzo się cieszę, że to tak to u nas wygląda. No i pani burmistrz, co też wyróżnia, pomijając dwa przedszkola. To są nie tylko te dwa przedszkola, ale i szkoły podstawowe, w których bywaliśmy. Widzimy dużą troskę organu prowadzącego, czyli pana, jeżeli chodzi o pana. No, staramy się. Wyróżnia. Naprawdę. Dyrektor robi wszystko, żeby mieli dyrektor wszystko. Ja wiem wszystko i więcej niż wszystko. Ale powiem, że to jest raz patrzę, być może się naraża, ale efekt jest. Efekt. Ja się cieszę, bo to no, dzisiaj bez takiej dobrej bazy, bez dodatkowych tych instrumentów ciężko, nie? Tak. A mamy naprawdę edukację prowadzić. Bywaliśmy się jest wielu gminach naprawdę do przodu i są takie rozwiązania, gdzie no, nie wszyscy mają do nich dostęp, a my chcemy, żeby u nas to było. Nie? U nas to było. Ja się cieszę, że na przykład te tablice interaktywne tak w szerokim zakresie, bo to już jest w szkołach tam. Jest dzisiaj też już może jakaś tam super nowość, ale ich powszechność jeszcze nie jest taka. No, a tutaj
Myślę, że w szkołach to mamy. I w przedszkolach też. Mówicie pewnie taką refleksją. Byliśmy w szkole, gdzie nie było żadnej tablicy. Tak, rok temu byliśmy. Tak. Nie to, że 5 lat temu, ale rok temu byliśmy w szkole. No mówię, gdzie nie to było jest żadnej tablicy. A my będziemy mieli za 2-3 miesiące cyfryzowane wszystkie szkoły podstawowe. Całkowicie, od A do Z. To jest naprawdę. A więc zachowujemy tę tradycyjną tablicę, bo bez niej, moim zdaniem, oczywiście, ona musi być. Ja nie zmienię swojego zdania, ale jest obok tego narzędzie, które pozwala na kontakt z internetem, na wykorzystywanie świetnych pomocy, które kupiliśmy teraz za 270 tysięcy. Nawet, panie burmistrzu, co nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywane w naszych szkołach, szkoły mogą się wzajemnie komunikować poprzez tablicę, prowadząc sobie lekcje na odległość. To jest nowa rzecz. No to uruchomiliśmy to niedawno, platformę taką, która pozwala na to, że klasa w Zalesiu, klasa w Zbożu podczas lekcji tą tablicą interaktywną na żywo może prowadzić sobie dialog, rozmowę, prowadzić lekcje, podglądać, podzielić tablicę. No to jest coś, co tutaj Migadet powiedział, ale z drugiej strony fajny element do rozwijania edukacji na odległość. Jakie dzisiaj są dostępne, nie? Bo miałem okazję zobaczyć też, jak była to duża dostawa, taki jeden element, który do szkół trafił chyba, ale to był mikroskop, tak? Taki. Tak, kiedyś to dla mnie były takie dwie rurki, tam gdzieś szkiełka się, a to taki piękny, kolorowy monitorek, nie? Jak komputer, tu jakieś gałeczki, przyciski, coś tam podłożyło się tu na monitorze, sobie tam dzieciak czy ktoś mógł to podkręcić, wyświetlić, przesunąć, no rewelacja po prostu. To aż zachęca do nauki, nie? Bo to jest ładnie wyprodukowane, kolorowe, przyjazne takie i na pewno dziecko z samej ciekawości nawet zacznie tam kręcić i dotykać, żeby się zapoznać. Jedyna rzecz, szefie, to rozliczanie tych projektów. Około 2 tygodnie, teraz siedzę po nocach. 1523 pozycje, a ilościowo to tam jakieś 7-8 tysięcy, którą trzeba każdą nanieść, sprawdzić. No ale jak przejdziemy przez ten... To przejdziemy, musimy to przejść. No to jak we wszystkich projektach unijnych, czy powiedzmy jakichś pomocowych, dzisiaj się wymaga tego rozliczenia i to co do grosza. Czasami nas zdziwiło, na przykład jak realizowaliśmy projekt kluczowy w Gminie Sępólno za bagatela 17 chyba milionów ponad złotych i nas cofnęli o grosz. Na jakiejś ścieżce rowerowej, czy coś chodzi, mówię, to chodzi o podatek, co chodzi o zaokrąglenie. Betonowej, to nieważne. Nie tyle o groszy się musiało się do grosza wszystko zgadzać niestety, bo są pewne programy, oni tam to wszystko też ładują w jakieś tam arkusze i niestety o grosz nas cofnęli, nie zrozumiecie. Jeśli mogę jeszcze zapytać, bo taka okazja nieczęsto się zdarza. Państwo wspomnieliście o szkołach. Co, w jakim sensie nasze szkoły, bo mówimy tu dzisiaj o przedszkolach, a to nie będzie takiej okazji chyba, żeby ją szybko powtórzyć. Nie. W jakim sensie szkoły nasze podobają się Państwu, a może jakieś zastrzeżenia też chętnie usłyszymy. Co takiego powinniśmy dobrego kontynuować Waszym zdaniem? Kolega wywołał tu temat bazy, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o bazę szkół i przedszkoli, mówiąc razem, bo odwiedziliśmy wiele placówek waszych tutaj, to rzeczywiście się wyróżniałem, bo to widać i zewnątrz, i wewnątrz w szkole. I to otoczenie tak pięknie zadbane. W każdej szkole, oprócz tego, że budynek, jako sam budynek, widać te bieżące remonty, prace i utrzymanie, to widać też taką troskę o teren zewnętrzny, bo i te małe szkółki, tak, chociażby Zalesie, no Lutowo też, no nie jest to wielka taka szkoła, ale tereny, tak, Bałdowo, tak, Wiśniewa, to są tereny naprawdę szkół tak zadbane, że dzieci przy okazji mają takie tereny rekreacyjne. No taka prawda, że w Bałdowie miejscowość oddalona od jakiegokolwiek centrum, no zawsze można wykorzystać chociażby w ramach tych sportowych zajęć takich już popołudniowych czy sobotnio-niedzielnych i są chętni z tego, co wiemy. I to rzeczywiście jest ogromny plus tego wszystkiego, tak od tego wyszliśmy. No też nie ma co ukrywać, że spoglądamy na wasze wyniki, jeżeli mówimy o szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
i no, pozostaje rzeczy, żeby te szkoły, które tam mają trochę niżej, żeby doskoczyły tak, z tym wynikiem. Tak, wiemy o czym coś do zrobienia. Tak, tutaj jest do zrobienia, nie ma co ukrywać, bo są szkoły, które osiągnęły ładny wynik, ale są takie, które zaniżyły niejako średnią tutaj gminy i tutaj jest praca, ale z tego co wiem, że już praca w niektórych placówkach ruszyła pod tym względem i to też należy cenić, że jest taka szybka reakcja, bo to nie ma co odkładać w czasie, albo pracujemy z dziećmi na bieżąco i już na teraz, bo zaraz to już może być za późno i egzamin znowu będzie przez prawo zaskoczony. No a teraz są wakacje, tak? Które przedszkole na dyżur wakacje? Teraz bajka prolopuje. Tak, bajka przyjaciół. Ale ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, bo tak bardzo ładnie pan wizytator tutaj podkreślił współpracę dobrą z władzami samorządowymi i to jest racja. I chciałam tu w tym miejscu jeszcze raz podziękować panu burmistrzowi za wsparcie. Jesteśmy już teraz w posiadaniu dodatkowego terenu, pięknego. Ładnie zagospodarowany. Jest od razu, tak. Odrodzony, tak, trawka posiana. No, rosła, przestała rosnąć, upały przeszkodziły, ale już zadrzewiliśmy dookoła, że żywopłocik będzie. I myślę, że będzie dalej takie wsparcie ze strony władz. Zagospodarować tą działkę jakoś. A marzy nam się ścieżka rowerowa tam na miejscu. Tak, no mamy popieram panią dyrektor, o tym pomyślę już opowiadam, bo goście gdzie się dziwią. Mówią, no a rowerki, ja mówię, przedszkole rowerki już, no. Mamy rowerki, póki co wykorzystujemy rowerki na wjeździe wewnętrznym w przedszkolu, zamykamy bramę, ale to musi być koło jakieś, elipsa, że gdzieś jeżdżą dookoła, a nie, że wracają z koło. No tak, jest ładny teren, można to tam ładnie zorganizować. No, piękny jest teren, także. Jest. Ja się dziwiłem, po co pani dyrektor ten teren był potrzebny, teraz już wiem. Znaczy szefie, tu jest jeszcze jedna ukryta myśl, o której nikt nie mówi. My sobie już od dawna takie marzenie ciche. Ale pani dyrektor, marzenia kiedyś się spełniają, my to zrobimy. Marzymy sobie o wybudowaniu tam takiej sali ruchowej, do zajęć ruchowych. Przedszkole numer 2 ma wielkie pomieszczenia, to prawda, ale tak jak udało się wybudować u pani Gosi tę salę rehabilitacyjną, to był przebój, hit, ona pełni wiele funkcji, tam są konferencje metodyczne, tam są spotkania rodziców, tam dzieci niepełnosprawne przede wszystkim mają zajęcia rehabilitacyjne, ale wszystkie pozostałe dzieci. I taka izba, takie pomieszczenie potrzebne jest w przedszkolu numer 2. Ale warunek był konieczny, trzeba mieć teren. Teraz mamy teren, to możemy szukać rozwiązań. A u pani, no i pieniędzy, a u pani dyrektor, jak to tam, budowa? No budowa oczywiście jest w trakcie, tak, budowy. I przepraszam, myślę, że będzie też bardzo ładnie, ale też należy tutaj podziękować panu burmistrzowi, że mamy taką dyrektor włożył pracę w to, żeby ten wniosek przeszedł. Ile razy musiał udowadniać, że jest rehabilitacja, łamanie barier. No właśnie, chciałam tylko powiedzieć, że my też jeździliśmy do Warszawy, do Bydgoszczy, a nawet jak ludzie przyjeżdżają tutaj do nas do Sępólna, to pytają się, czy to jest przedszkole prywatne. Ja mówię, tak? Dlaczego? Tak? Dlaczego? No bo nikt mają nie ma sali. Nikt nie ma sali i jest tak ładnie zadbane. Nie mam, że prywatne, ale rzeczywiście to, że pani dyrektor dysponuje taką salą rehabilitacyjną, to zdecydowanie wyróżnia to przedszkole, bo my nie znamy takiego. Nie, nawet ze słyszenia. Nie znamy takiego przedszkola, na pewno o naszym, które by miało swoją salę, dodatki taki osobny budynek i tam jeszcze szczęście przecież sala dydaktyczna jednej grupy, ale no, to wyróżnia zdecydowanie i daje też takie większe możliwości. Pani dyrektor tutaj jest dobrym organizatorem wszelkich imprez i dla dzieci, i dla rodziców, i dla społeczności, dla nauczycieli. I jest to miejsce właśnie adekwatne, można je wykorzystać. Tak, żeby ta sala była też wykorzystana dla ludzi z zewnątrz, nie tylko do przedszkola. W związku z tym organizujemy różne konferencje, żeby też może zachęcić nauczycieli ze szkół, do klasy 1-3, no po prostu do innych metod. Bo mają teraz dzieci 6-letnie w szkole, to też trudno im się pracuje.
Mnie cieszy to, jeśli uzupełniając tę wypowiedź, że te konferencje, które wspólnie, bo trzeba powiedzieć tak, wspólnie organizujemy w obrębie naszego samorządu, zapraszamy na nie również nauczycieli z terenu powiatu, wychodzą z założenia, że skoro już są prowadzący takie zajęcia, to zawsze ciekawi ludzie. Staramy się znaleźć kogoś, no jakąś tam postać, która jest przewodzącą, no to z radością, satysfakcją stwierdzam, że frekwencja osiąga, uwaga, 80, 100, 120 osób i więcej. A że przedszkole jest gościnne, jest catering, chleb ze smalcem, dobry, no nie tylko. No miło się wtedy spędza ten czas na tej nauce, przy okazji czegoś ciekawego się dowiadując. Także to jest też taka bardzo ciekawa formuła pracy. No w końcu nasze dzieci też chodzą do różnych szkół i chcemy też zadbać o to, żeby może jakieś inne metody, coś nowego wprowadzić. Nie, oczywiście nie my to wymyślamy, to jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oni przeprowadzają właśnie i warsztaty, i konferencje. My po prostu jesteśmy tylko takim środkiem, że użyczamy tej sali i ściągamy wszystkich. Tak się cieszymy. Pani dyrektor, to niech pani powie na koniec, jakimi słowami pani dzisiaj przywitała. Jakimi słowami? No tak. Co, jak mojego pani... pracownika. Tak. No jak pani przywitała? No gratulowałam, bo ostatnie pomieszczenie w przedszkolu jest wyremontowane. Tak. To jest magazyn żywieniowy przy kuchni. I zleciłam tą pracę swojemu pracownikowi. A no, są położone płytki na posadzce, wymalowane regały, nowe salgas, stalnia rdzewna. No, piękne pomieszczenie, no przyjąłem dyrektora. No i ja się cieszę. I zamiast dzień dobry mówi, jak ja się cieszę. No. Ale to jest dobre powitanie. No jasne. Bardzo miłe powitanie. A tak jeszcze w ogóle chciałam dodać, że też w Warszawie, to naprawdę my nie mamy czego się wstydzić. Warszawa powinna się wstydzić, jakie ma przedszkola. Nawet są drzwi odrywane w tych przedszkolach. Naprawdę, nasze przedszkola to są, tak jak Państwo tutaj mówicie, my jesteśmy dumni też z tego, że mamy takie właśnie. Macie dwa? Bo większa, tak. Duża Warszawa to pewnie ma i takie, i takie. Na pewno, oczywiście, no, tylko tam, gdzie byliśmy, to akurat... Nie, my patrzymy tak, już możemy powiedzieć, kompleksowo na gminę. No bo no, naprawdę, tutaj sporo tych jednostek, żeśmy... Odwiedzili. No i dlatego taki śmiało wniosek. No, to tym bardziej nam miło. Że baza naprawdę, wyposażenie, ile nowości, ile nowych stolików, nie tylko, tak. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze, chciałem do tego powiedzieć, ludzie, nam się tutaj dobrze przebywało i musimy sobie... No, na to takie atmosfery w trakcie ewaluacji w innych szkołach. Atmosfera świetna w placówkach, zrozumienie też, bo to jest ważne, no my jesteśmy osoby z zewnątrz, przychodzą takie osoby na chwilę, na moment, na parę dni, ale w każdej placówce, nie mówię tylko o przedszkolach, ale też o szkołach, które odwiedziliśmy, było pełne zrozumienie. Dyrekcja wiedziała, czego my oczekujemy, my też rozumieliśmy niejako drugą stronę, bo to i stres, i pewne sytuacje takie, nie tylko... Tak, ale podejście i nauczycieli, i dyrektorów szkół, i organu prowadzącego naprawdę sprzyja temu, że tak nam się wydaje, dla nas ta kontrola też, ta ewaluacja nie jest takim stresem u nas. Bo panie burmistrzu, nie spotykamy się podczas ewaluacji po raz pierwszy, prawda? No tak. Jest pan dla nas też dostępny. Jeżeli chodzi o kontakt z dyrektorem, super. No to już... Każde spotkanie jak najbardziej, chociaż mówimy, jeżeli są obowiązki służbowe, niekoniecznie pan musi być. Jak najbardziej, nie ma wątpliwości, zawsze będę. No dobrze, miło to. Także chyba przejdźmy do tej czynności oficjalnej, bo pojedziemy do Bydgoszczy z Bogdanem. Z gminy szefie, bo chcielibyśmy tu jednak uwieźnić tę sytuację. Tu podchodzi naprawdę, już jest poproszony, zaraz tu podejdzie. No, i w tej atmosferze wręczanie, no to też o czym świadczy. Dyrektor dba o tę rzecz. I dobrze. Ale to jest dobrze. Ja wracając do możliwości i warunków, jakie mamy w gminie Sępólno-Krajeńskie, to też ostatnio nawet pan marszałek zdecydował się przeprowadzić wojewódzką imprezę w Sępólnie, bo stwierdził, że mamy tu, tak jak pani
Państwo mówicie, i potencjał organizacyjny, i infrastrukturę odpowiednią, czyli i ludzi, i infrastrukturę. Bo tak naprawdę to były jego mistrzostwa, ale to byśmy zrobili to wszystko. Mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego na wzór mistrzostw świata w piłce nożnej. Były drużyny z całego województwa i na czterech oblikach, co później kręci, graliśmy o mistrzostwo świata, że tak powiem. Niestety nasza reprezentacja wylosowała Kamerun i zajęliśmy trzecie miejsce, a wygrała reprezentacja z Bydgoszczy. Ale już nie wiem, jakie państwo reprezentowało. Bo to tak jak na mistrzostwo, każdy losował jakie państwo, potem były losowane grupy, na poszczególnych orlikach przy szkołach właśnie były eliminacje, a finał... No właśnie mówię Bydgoszcz, nie? Urząd Wojewódzki Bydgoszcz. No. Ale jak my mamy trzecie, to też jest bardzo. A my załapaliśmy się na miejsce. Okej, to możemy... O, to ja mam dla pana burmistrza. Czyli mamy tutaj, przekazujemy raporty, formie papierowej z dokumentacją podpisaną przez kuratora oświaty. Tu jest i jedno, i drugie przed szkołą, więc panie burmistrzu, na pana ręce. Naprawdę bardzo pozytywny i o jednym przed szkołą. A pan do pana. Portal Ekrajna, jeśli Państwo ja chcą. Ja wraktuję, Myślikrajna.pl. Tam też będzie. Za godzinę mam nadzieję. No, jeszcze raz dziękujemy.